Szanowni Państwo, mieszkańcy polskiej wsi, koleżanki i koledzy rolnicy, Boże Narodzenie to najbardziej rodzinne święto w Polsce. Również wzbudza nas szereg refleksji, myśli. To święto coraz bardziej się banalizuje. Prymat handlu już od listopada, motywy niezwiązane z istotą tego święta zaczynają dominować. A przecież jest to odniesienie do konkretnego wydarzenia historycznego, kiedy Pan Bóg, jak wierzymy, posyła swojego Syna na ratunek ludzkości. Niestety obserwujemy nie tylko banalizację tego święta, ale również odchodzenie przez Europę od swoich chrześcijańskich korzeni. A przecież Europa powstała i wzrosła na trzech filarach, na greckiej filozofii, na rzymskim prawie i na właśnie chrześcijaństwie. Dlatego Polska może ma szczególną rolę nie ulegać modom i trendom, tylko te korzenie Europy, które Europę budowały, wzmacniały i sprawiły, że przez ogromny szmat czasu była liderem świata, może należy właśnie podtrzymywać i pielęgnować. Jestem jednym chyba z ostatnich ministrów rolnictwa w Europie, który w kartkach świątecznych zawarł motyw religijny. U wielu innych, właśnie ze względu na poprawność polityczną, czy tak rozumiane dziwnie i opacznie, rozumiany ten przekaz społeczny, już nie ma żadnych motywów religijnych, ba, nawet choinka przestaje być elementem kojarzącym się ze świętami. W polskim rolnictwie w mijającym roku, bo święta są również już tym okresem, kiedy myślimy o kończącym się roku, było wiele trudności. Do problemów starych, takich jak niska opłacalność, jak rozchwiane rynki, jak dominacja firm przetwórczych nad rolnikami, firm, które wymuszają na rolnikach niskie ceny, dochodzą nowe kłopoty. Kolejny rok suszy, która pustoszy nasze pola. Problem chorób zwierzęcych, między innymi afrykańskiego pomoru, sprawiają, że nie jest łatwo być rolnikiem. Problemy rynków globalnych, wejście do produkcji krajów o lepszych warunkach i o większych powierzchniach niż Polska do uprawy rolnej, międzynarodowe umowy, to, że transport żywności na świecie stał się stosunkowo łatwy i tani i żywność z innych kontynentów dociera do wszystkich krajów świata, to powoduje, że ze szczególną troską musimy myśleć o rozwoju polskiego rolnictwa, o tym, jak wykorzystać wszystkie szanse i przeciwdziałać różnego rodzaju zagrożeniom. Dlatego i bezpośrednia pomoc, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje wtedy, kiedy nie z winy rolnika gospodarstwo dotykają rozliczne plagi, to jest również pomoc do zwrotu kosztów w paliwie rolniczym, to jest dopłata do wapnowania, to jest zbiórka również odpadów foliowych, dopłata do zdejmowania eternitu czy innych pozostałości azbestu. Można by wymieniać wiele tych działań, do energii odnawialnej również, ale chodzi również o to, żeby produkcja z naszych gospodarstw znajdowała zbyt na rynku i żeby była dobrze opłacana. Żebyśmy nie byli skazani na różnego rodzaju pośredników wykorzystujących swoje przewagi, swoją sytuację, często monopolu na danym terenie. Dlatego wprowadzone dobre rozwiązania dotyczące rolniczego handlu detalicznego, bezpośredniej sprzedaży, małych przetwórni, również podjęta przeze mnie w starym roku, tak jak obiecałem, decyzja o możliwości uruchamiania małych ubojni w gospodarstwach. Będziemy w przyszłym roku kontynuowali zmiany w rolnictwie, te, które są przez rolników akceptowane, te, które sprawiły, że polscy rolnicy gremialnie, ponad 2/3 rolników, poparło Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach. Serdecznie Państwu za to dziękuję, ale ten znakomity wynik Prawa i Sprawiedliwości na wsi, wśród rolników, również mój osobisty wynik, jeden z najlepszych w Polsce,
to jest również ogromne zobowiązanie, byśmy dalej kontynuowali te zapowiedziane i już realizowane, rozpoczęte zmiany. Ja mogę zobowiązać się, że zarówno Ministerstwo Rolnictwa, jak i wszystkie podległe mi instytucje będą pełniły służebną rolę wobec rolników. One mają być przyjazne, życzliwe, podpowiadać, doradzać, a nie tylko i wyłącznie próbować karać, czy w inny sposób być dokuczliwymi. To, co podejmuje minister, również musi być bardzo szybko podejmowane i realizowane przez wszystkich pracowników Państwowej Administracji. Szanowni Państwo, życzę i na święta, i na ten zbliżający się nowy rok wszelkiej pomyślności. Życzę, żeby każdy czuł, że jego praca nie idzie na marne, żeby otaczała rolników, wszystkich ludzi wspierających również rolnictwo, otaczała życzliwość i sympatia społeczna, żeby społeczeństwo rozumiało, jak ważną rolę wieś pełniła i pełni dla całego społeczeństwa, dla całego narodu. Wieś wymaga pomocy, wieś wymaga wsparcia, ale nie z powodu litości czy traktowania jej jako mieszkańców wsi, jako ludzi wymagających szczególnej troski. Nie. Wieś wymaga wsparcia, ponieważ pełni tak wiele ważnych funkcji na rzecz społeczeństwa i związanych z żywnością i z ochroną przyrody, bioróżnorodnością, z tymi nowymi funkcjami, które wieś na siebie przejmuje, że mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, iż społeczeństwo ma wiele powodów, by dziękować polskiej wsi. Życzę Państwu, Waszym rodzinom, również wszelkiej pomyślności w nowym roku, żeby omijały nieszczęścia, żeby służyło zdrowie, żeby Pan Bóg błogosławił również w relacjach z najbliższymi, żeby otaczali nas przyjaciele, żeby w naszych rodzinach panowała miłość, zrozumienie, solidarność, takie ludzkie wsparcie, które każdemu z nas jest potrzebne. Życzę Państwu błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i dobrego, szczęśliwego, dostatniego nowego 2020 roku. Szczęść Boże!